Uszkodziłeś samochód? Towarzystwo wypłaciło za niskie odszkodowanie. Lift Investment. Profesjonalna wycena szkód rzeczowych. Nasi eksperci sprawdzą Twój kosztorys i wywalczą dla Ciebie dodatkowe odszkodowanie. Lift Investment. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl. W studiu Radiofon witamy dzisiaj nowego, starego można powiedzieć, trenera Włókniarza Częstochowa. Powrót po 20 latach Marka Cieślaka. Witam panie Marku. Dzień dobry. Pytanie numer jeden. Dzisiaj przyjechał pan rowerem, bo ta pogoda taka zdecydowanie bardziej narciarska. Dużo śniegu dzisiaj w Częstochowie. Jest czas, cały czas na kontynuowanie, uprawianie sportowych pasji poza żużlem? Nie, no oczywiście. Rower u mnie jest... ciągle w użyciu, no bo wiadomo, dzisiaj nie, wczoraj nie, ale przedwczoraj i tak właściwie co dzień, no to pedały się kręcą. Panie trenerze, wielu nie dowierzało, mówiło, że to się nie uda, że Marek Cieślak może już nigdy do Włókniarza nie wróci. W końcu po wielu latach tych spekulacji się udało, no to zdradźmy, co takiego zrobił Michał Święcik, czym udało się trenera nakłonić do przyjścia do Częstochowy? No czym... Ja wiedziałem, że jednego dnia wrócę do domu, no bo tak to wyglądało, prawda? No a teraz stworzyła się dobra sytuacja w klubie, że jest ta Ekstraliga i ubiegły rok, może byłbym już w ubiegłym roku, ale ja miałem jeszcze umowę z Falubazem. No ale w tym roku widzę, że jakoś w klubie wszystko się układa, a mnie się skończył kontrakt w Falubazie. No i prezes jakoś tam mnie przekonał. No poza tym też i mam, tak to się mówi, trudne sprawy rodzinne, bo tam z mamą mamy problemy, więc też te wyjazdy takie na kilka dni to się robią problematyczne. Pamiętam, że zanim jeszcze o Włókniarzu, to nie mogę nie zapytać o odejście z Falubazu. Dużo się o tym mówi. Mają duży żal do trenera Cieślaka. Mówią, że zostawił ich w trudnym momencie. Jak trener to odbiera? No jak to się mówi, opera mydlana pod tytułem odejście Cieślaka z Falubazu trwa. Co otworzę, to wszędzie jest o mnie. Czyli jestem popularny w świadku żużlowym. No cóż, no każdy będzie sobie to interpretował tak, jak mu się to podoba. Oczywiście nie powiedziałem całej prawdy, dlaczego odchodzę, bo prawda jest jedna, taka, ale to taka częściowa, 80%, czyli moje problemy rodzinne, prawda? Ale też i Falubas też pracował na tą moją decyzję, a każdy, kto mnie zna, to wie, że raczej jestem, jeżeli chodzi o moją pracę, no, konkretny, stanowczy. No, jeżeli potem coś tam jest nie tak, co mi się podoba, to poza tym umowa mi się skończyła. Ja 1 listopada już byłem wolnym człowiekiem, nowej umowy nie podpisałem. Były rozmowy później o przedłużeniu i wtedy już uciekałem po prostu od podpisania umowy. Tak. Ale potem popchnęły mnie do działania takie głupie rzeczy, bo moi koledzy z Falubazu zaczęli ze mną rozmawiać SMS-owo, SMS-ami, jak, takie elaboraty, naprowadzające mnie na dobrą drogę, prawda, czyli co tam obiecałem, a zawodnicy dla mnie, i to mnie popchnęło do działania, czyli mówię, no przecież jesteśmy kolegami, dlaczego nie można wziąć i wykręcić do mnie i zadzwonić i powiedzieć, Marek, co ty, zróbmy to, czy tam, tylko SMS-y. Te SMS-y mnie po prostu zagotowały i wszystko. Zostawiamy temat SMS-ów, temat Falubazu. Przejdźmy do Włókniarza. To będzie właśnie taki konkretny monolit, bo gdzieś powoli, przynajmniej w części kibiców, zaczyna się pompowanie tego balonika, że Włókniarz już ma jechać o medale. Jak trener ocenia ten skład, który udało się tutaj zbudować? Jeden transfer, bardzo kontrowersyjny, może ten, który nawet odbił się największym tutaj echem w żużlowej Polsce. Adrian Miedziński przychodzi z Torunia, wymienili się miejscami z Runę Holtą. Co trener sądzi? No to, o Adrianie dobrze sądzę. Ja myślę, że to dobre posunięcie
Adriana i klubu, dlatego że no, ciężko znaleźć jest dobrego Polaka dzisiaj. To się tak mówi, że Polaków jest dużo. Nie ma, bo jak się spojrzy po drużynach, to łatwiej znaleźć zagranicznego zawodnika niż Polaka. No i także tutaj wyjścia nie było, ale z drugiej strony Mieliński też umie jeździć. On za długo po prostu już siedział w tym Toruniu. I no jak to się mówi, no, pojedzie u nas dobrze, bo kibice tam protestują, im się nie podoba. Kiedyś Kramp miał jeździć we Wrocławiu, to cały Wrocław protestował, a potem zrobił 2 razy po 15 i już go kochali. Nie? To samo będzie z Miedzińskim, pojedzie 2 mecze dobrze i jest naszym zawodnikiem, teraz nie ma co dyskutować. A o tym baloniku to powiem, że tak troszkę niech by tak spuścili powietrza, bo mamy nazwiska na razie, jeszcze drużyny nie mamy, bo tu jest 4 nowych chłopaków i to trzeba wszystko dopiero poskładać do kupy. Poza tym jest dwóch po kontuzjach, prawda? I juniorów mamy słabych. Liczę na, że Gruchalski zrobi postęp, bo to będzie jego drugi sezon. Drugiego juniora no, trzeba szukać z tej grupki, co tam jest. Także to nie jest tak prosto. Ja myślę, że... Będzie tutaj presja Michała na Nie. Mnie to w ogóle nie interesuje, czy to jest syn pana prezesa, czy toromistrza, czy kogokolwiek. Nie? To on się liczy jako chłopak, jako zawodnik, a czyim on jest synem, to nie ma najmniejszego dla mnie znaczenia. Także powiem tak, no czeka nas kupę roboty, ale z drugiej strony stoimy też i przed dużą szansą zrobienia fajnej drużyny, żeby dobrze jeździła, a jak będzie dobrze jeździć, to i wynik będzie przyzwoity. Pan sobie postawił cel na ten sezon, taki sportowy, do którego no będzie dążył włóknie? Ja uważam, że cele to zawsze się ma jakieś tam, ale dla mnie celem to jest zrobienie z tych nazwisk, bo na razie to jest grupa chłopaków, to jest taki groch z kapustą, jak tam mówiłem gdzieś. I dopiero to wszystko trzeba poukładać a później wynik już będzie, jak to się mówi, wynikiem tej roboty, prawda? Także na pewno duże nadzieje. Ja też mam nadzieję, że to wszystko będzie dobrze, ale wiem też, co nas czeka, nie? Że czeka nas trochę pracy, nie? Jeszcze tak na zakończenie tematu włókniarza zapytam o tych zawodników z drugiej linii, którzy doszli. Tobiasz Musielak, Andrzej Kudryaszow, to są ciekawe strzelby? No Musielak nie miał sezonu, jak to się mówi, błyskotliwego w Rybniku. Raczej gorzej niż lepiej. Ale z drugiej strony też jest to zawodnik, który ma duży potencjał w sobie i potrafi jeździć i to udowadniał jeszcze, jak był zawodnikiem Leszna. Także ja liczę, że tutaj w naszym klubie po prostu się rozwinie. A Kudryaszow jest dobrym zawodnikiem. Ja myślę, że on jest takim troszeczkę niewykorzystanym, bo był w tej Bydgoszczy, tam raz jechał, raz nie jechał, ale ja nieraz go miałem na treningu w Zielonej Górze i ja o nim też myślałem poważnie, czy by go nie ściągnąć do Zielonej Góry oczywiście wtedy. Ja myślę, że to nie jest zły pomysł, że on jest. Zamykamy, myślę, ostatecznie temat włókniarza, panie trenerze, ta ostatnia część rozmowy. Ja myślałem, że włókniarz najważniejszy. Włókniarz najważniejszy, poświęciliśmy mu najwięcej czasu, ale mając trenera Marka Cieślaka, no to musimy też porozmawiać o tym żużlu w wydaniu światowym. Pytanie, poprowadzi pan Polskę w drużynowym Pucharze Świata? Jeżeli będzie. Właśnie dlatego pytałem. Jeżeli będzie. No, mam nadzieję, że będzie, bo są głosy, że nie będzie, ale są głosy, że będzie. No i zobaczymy. Jeżeli by zlikwidowali Puchar Świata, to jest, jak to się mówi, potwierdzenie, że żużel upada na świecie. Nie? Bo rozgrywki drużynowe są bardzo, jak to się mówi, emocjonalne i interesujące, bo jeżeli przychodzi pełen stadion ludzi, tak w Lesznie teraz było ponad 20 tysięcy, dużo ponad 20 tysięcy. Rok wcześniej w Anglii pełen stadion ludzi i to na barażach i na samym finale, więc
wojsk kiedyś, pamiętam 4 lata temu, czy nie, myśmy wygrali wtedy. To 2010. Tak, bodajże. Tak, to 17 tysięcy ludzi było na tym na tej trawie tam, jak śledzie. Wtedy mocno deszczowe jeszcze. No, także nie, deszczowo to było pierwszego dnia i przerwali zawody tam chyba po dwóch biegach i na drugi dzień jeździliśmy. Także te zawody drużynowe są nieraz bardziej dużo interesujące niż rundy Grand Prix, bo są drużyny narodowe i medale są szybko. To się nie czeka cały rok, tylko no, są eliminacje, bo tam jeżdżą drużyny, i żeby się zakwalifikować do tego finału. No w tym roku to powiem tak, że chyba dużo też miało zaznaczenie, że te czołowe drużyny nie dostały się do finału. Bo Duńczycy przecież to nie jest słaba drużyna, a odpadli w ogóle. W jednym z ciekawszych półfinałów w ogóle chyba w historii. Tak, odpadli, przegrali z Łotyszami nawet. No i później w barażu Australijczycy przegrali z Rosjanami. No ale to nie jest nasza wina, że takie wyniki się... To jest sport, no akurat się okazało, że sport wygrał w tym momencie i faworyci poprzegrywali. Ale tam zobaczymy. No, a wiem, że w 19 będzie w Gorzowie, bo tam już jest podpisana umowa. No właśnie, chciałem zapytać, czy trener Marek Cieślak ma jakieś przecieki, gdzie ten DPS miałby się odbyć w 2018 roku? No nie wiem. Jeśli oczywiście będzie, bo taką nadzieję mamy. Pierwszy słyszałem, że w Anglii ma być w Manchesterze, tak jak to było w ubiegłym sezonie. No zobaczymy. Tam też mają, chyba dużo zależy od Uffindena. Jak Uffinden by jeździł w reprezentacji, no to może by to zrobili. No troszkę jest też, trzeba powiedzieć, winy Polaków, bo no, trochę powygrywaliśmy tych zawodów i teraz nie każdy wierzy, że może wygrać tutaj z czwórką Polaków. No właśnie, skąd biorą się te głosy, nawet w Polsce się pojawiają, że coś trzeba z tym DPS-em zrobić, bo my tak zdominowaliśmy rozgrywki międzynarodowe, że one stały się nudne. Ale dla kogo nudne? Ja tego nie rozumiem. Polakom się bo, raczej bo nie, bo ludzie tego nie rozumieją, bo oni widzą, że na końcu był złoty medal. Ale w Manchesterze w zeszłym roku po czterech biegach Polska przegrywała chyba 6 punktami. Po 8 biegach przegrywaliśmy jeszcze 2 punktami. Przed biegami nominowanymi prowadziliśmy tylko 2 punktami. I ostatnią serię wygraliśmy 11 punktów, tylko 3 razy pierwszy był Polak, raz drugi. I to była wygrana. Ale całe zawody były bardzo, bardzo trudne. To samo było no, w Lesznie. Niby z tymi Szwedami się ścigaliśmy, ale ten joker robi to, że tak, wygrywamy, żeby jak 4 drużyny walczą ze sobą i wszyscy sobie punkty zabierają, to jest jakoś inaczej. Ale jak 2 walczą, a 2 pozostałe walczą między sobą, prawda? To teraz tak, żeby 6 punktów przewagi uzyskać, to trzeba 80 biegów nieraz jechać. Bo no, wygrywa się z tym Szwedem, ale ten jeden z tych Szwedów, tak to było w tym roku, ich 2 dobrze jechało, oni też wygrywali biegi, więc to było ciężko. I w końcu prowadzimy 6 czy tam 7, oni jokera wygrywają i już jesteśmy blisko, do 2 punktów doszło, prawda? Wiele razy wygrywaliśmy Puchar Świata 1 punktem. I też przegraliśmy 1 punktem, bo w Bydgoszczy chyba 4 lata temu 2 miejsce zajęliśmy 1 punktem, ale wcześniej też w Pradze w 2013 roku to był ten rewanż na Duńczyka. To wygraliśmy też 1 punktem. Nie? I kiedyś Tomek Golob też w ostatnich biegach przechylał, wtedy jak był taki finał, tak padało w sobotę, przełożyli na niedzielę do południa. Tor był ciężki, Tomek przegrywał, tam przyjeżdżał 4, potem decydujący bieg, tam pożyczył motocykl od Kasprzaka i wygrał z Adamsem i 1 punktem wygraliśmy. Więc dzisiaj się liczy te medale, ale nie liczy się tej ciężkiej walki, jaka ona była, żeby to wygrać, prawda? To ja nie rozumiem ludzi, że jeszcze Polacy nic nie powinni się odzywać i się cieszyć, że to my wygrywamy, bo kiedyś to się może skończyć i kiedyś Duńczycy wygrywali. Za moich czasów Anglicy wygrywali. Bo to były czasy Collinsa, Lewisa, najlepszych zawodników Simonsa. Oni wygrywali regularnie, no, bo mieli przewagę sprzętową, wiadomo. Myśmy jeździli na 2, jawkach, a oni już jeździli na Wesleyach, 4-zaworowych silnikach, to było co innego.
Potem Duńczycy lali wszystkich po kolei i w ogóle się nie przejmowali tym, że nas lali, tylko nas lali. A teraz my wygrywamy, to my się przejmujemy, dlaczego tamci z nami nie wygrywają. A jak przegramy, to by nas zrównali z ziemią. Nie? Ci wszyscy, co narzekają, że wygrywamy. Czyli jesteśmy zakręceni. Tym zakręconym, optymistycznym akcentem, myślę, zakończymy tę dzisiejszą rozmowę. Panie trenerze, dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Sukcesów tak z kadrą w DPS-u, który mam nadzieję będzie sukcesów z Gówniarzem. I na koniec jeszcze raz to powiemy, witamy w domu, bo nie wszyscy wierzyli, że trener Marek Cieślak wróci. A dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Miałeś wypadek? Ubezpieczyciel zniżył wypłaty twojego odszkodowania. Lift Investment. Profesjonalna pomoc w zakresie dochodzenia odszkodowań. Częstochowa, ulica Dekabrystów 41B. www.liftinvestment.pl.